I wam wszystkim, no przy kolejnych owadach, no i przy kolejnych osach. Tak jak mówiłem, w tym roku jest plaga, os są wszędzie praktycznie i zakładają wszędzie gniazda. Tym razem gniazdo założyły w ziemi, podczas koszenia trawy pogoniły osobę, która kosiła, pożądliły ją, no i nie można nic z tym zrobić. Nie można tutaj wykosić trawy, a trawa jest do skoszenia. Pewnie wykorzystały sobie starą norkę jakiegoś gryzonia. Powiększyły ją. No i teraz zamieszkują. No niestety, nie mogą tu siedzieć, bo gryzą wszystkich po kolei. Jak się tylko ktoś zbliży do gniazda. Jak najwięcej złapię ich odkurzaczem. Potem postaram się po prostu wykopać to gniazdo, jeżeli mi się uda. No jeżeli mi się nie uda, to będę musiał je zatruć, ale mam nadzieję, że nie jest za głęboko i uda mi się je wyciągnąć w całości. Aha, tu. O, już zaczynają wychodzić. Macie, cała lawina. Już zaczyna ich sporo wychodzić, a o co tu chodzi właśnie? Żeby jak najwięcej wyłapać. Tu ładnie się wygląda, jak je wciąga. Siedzą na wężu. A jest uparta. Słuchajcie, no w zbiorniku już ich tutaj trochę jest, pewnie kilkadziesiąt, jak nie kilkaset, no ale dzięki temu nie siedzą na mnie i jestem bardziej bezpieczny, bo jednak osy są wredne, gorsze niż szerszenie, tak ja uważam. Gniazdo prawdopodobnie jest tutaj, mam pozwolenie na wykopanie dziury. Poczuły drgania i już wylatuje. Niech tak sobie jest. O, tu jest gniazdo. Trafiłem w gniazdo. No, dobrze. O, tu już jest zapadlisko. Teraz ich wyleci. Tu jest gniazdo z tej strony. Tu miały wejście, ale wchodziły tu. Tu będzie gniazdo. Muszę odkopać ten kawałek i jestem w gnieździe. Tu było wejście i gniazdo. Tutaj zaraz będę plastry wyciągał. Ziemię odsypię. Słuchajcie, no gniazdo nie było za duże, tak jak tu widzicie. Miało kilka warstw. Zaraz je wszystkie wyciągnę i będzie po temacie.
O, jest królowa. Najważniejszy osobnik w gnieździe. Jest. Tu ją włożę. Niech sobie chodzi. Ona już mi nie ucieknie. Wyciągam resztę gniazda. No niestety. Niby ich naturalne środowisko, ale jednak zbyt blisko nas. Zobaczcie, to potrafią robić osy. Ona usiądzie i cały czas wbija żądło. Cały czas, zobacz. Zobaczcie. Ona tak jakby wgryzła się w materiał i po prostu żądli. Po gnieździe zostało tylko trochę odsłoniętej ziemi. Gniazdo zlikwidowane, będzie wyniesione tam, gdzie trzeba. Wy się trzymajcie, do następnego. Hej, cześć.